Landowski Boxing Night, z nami Krzysztof Diablo Włodarczyk. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Krzysiu, jak ręka? Podstawowe pytanie, jak rehabilitacja, jak to wygląda? Rękę mam tak rozciętą, jak dobrze, ale prawo tu masz, trzymasz pięść. Odtąd, dotąd, w pewnym sensie, tak jak można powiedzieć, ja to tak jakbym odebrał rekonstrukcję, jakby można powiedzieć, ułożenia chrząstki chyba, ścięgien, innych, zaszycie, wyszycie i tak dalej, więc tego typu rzeczy. Dosyć poważna sprawa, nie mogę, dwa miesiące nie mogę nic, totalnie ręką, znaczy miesiąc muszę chodzić w tym, trochę ponad 4 tygodnie, no a w granicach zdaje mi się, no dwóch, może ponad miesięcy będę musiał rehabilitować. No to grubo. Jeszcze do tego dochodzi kolano. Dokładnie. Kolano jest coraz lepiej. Głośno jest, tak nie można, dobra, bo coraz lepiej, chociaż jeszcze nie mogę robić rzeczy, które bym chciał robić. Ale już no, w stanie rehabilitacji na przykład wsadziła mnie pod koniec dziewczyna na rowerek. Przypedałowałem w granicach 20 minut, więc jest lepiej, jest lepiej. No to powiem ci, że nieźle. Ile tak pedałujesz, to, to nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale nie mogę biegać. Chciałbym troszeczkę pobiegać. Rower plus bieganie, wydaje mi się, że byłby, to się równa spadek wagi, a troszeczkę jakby muszę uważać z tą wagą, troszeczkę przybyło, teraz muszę redukować, więc staramy się pilnować wagi. Ja wiem, szykujesz się do wagi ciężkiej, bo na jesień pewnie jakiś gruby pojedynek się szykuje. Jeszcze może nie w tym roku, nie wiem, pewnie bardziej w przyszłym. No dobrze, Hala Gwardii. O tam kawałek dalej za tą ścianą miałeś okazję przez długie lata trenować. Jak ci się ten boks tutaj w Hali Gwardii podoba? To bardzo fajne, bym powiedział, bardzo fajny gym, znaczy bardzo fajny gym, bardzo fajna jakby sala, bardzo jakby fajne miejsce, takie kultowe bym powiedział. Generalnie jakby, nie wiem, no te wszystkie jakby tutaj bary, nie barki, nie bary, ludzie, którzy przychodzą, fajnie to wygląda, miło jest, sobie coś zjedzą i się napiją, ale fajnie jakby było, jakby, bo kiedyś chyba ta hala, generalnie hala, była cała, jakby można powiedzieć, dla boksu. Fajnie by było, jakby tak wróciło, ale pewnie nie jest to możliwe. Ale na pewno miło by było, jakbyśmy wrócili na, jak to się mówi, na stare śmiecie. Myślisz, że jest możliwe, żeby tam zajrzeć na pięterko, albo tam do Zbigniewa Raubo na parter? Ja zaczynałem na parterze, więc Zbyszka Raubo. Więc myślę, że pewnie jakbyśmy się oparli i przyszli, pewnie poinformowali pewne władze, albo nie wiem, stróżów, albo ludzi, którzy mają klucze, pewnie byśmy weszli do środka i zobaczyli, jak to wygląda, chociaż od czasu, kiedy ja tam byłem, trochę się zmieniło. Nie na lepsze, trochę gorsze bym powiedział, ale mam nadzieję, że... Znaczy mam nadzieję, no fajnie by było, jakby jakaś osoba, która tam by powiedział, no trochę trzeba zainwestować, odnowić, odremontować, dogadać się z jakąś, bym powiedzieć, z osobą, która jakby wynajmuje tą halę chyba bodajże, dzierżawi i wznowić jakby treningi. Jest to wspaniała historia, wspaniała sala, nie jedna, bo chyba bodajże 3 albo 4, więc uważam, że przyjemnie by było odnowić jakby te korzenie gwardyjskie. No właśnie, tym bardziej, że Łukasz tutaj troszkę działa w tym kierunku, sprowadził ten boks na nowo tutaj do Hali Gwardii. No może jest szansa wskrzesić chociażby bardziej. Byłeś kiedyś tu w ogóle? Byłeś kiedyś tutaj na górze? Ja tam na górze u trenera Łakomca trenowałem. Świętej pamięci Hubert Okrój, świeć Panie nad jego duszą, Stasiek Łakomiec, Paweł Strzecz, Szymon, nie pamiętam nazwiska, przepraszam Szymek, jeśli oglądasz, Szymon był i wiele innych osób, można powiedzieć, które odwiedziły tą halę. Myślę, że jakby sala miała mówić, opowiedziałaby nam masę wspaniałych rzeczy. Ja pamiętam te w sumie może niekomfortowe warunki, bo tam no komfortu nie było, ale ten klimat, ale co tam, to jest niepowtarzalny. Była praca wielu mistrzów Polski, medalistów mistrzostw Europy, świata, nie pamiętam, Tomek Borowski chyba, jeśli się nie mylę, tutaj chyba trenował, dokładnie, Paweł Kakietek, medalista chyba, jeśli się nie mylę, mistrzostw Europy, wielu wspaniałych ludzi, wspaniałych zawodników,
To jest historia. Ja z drugiej strony tutaj haliła sauna chyba i Mariusz Bach jest. Szło się, wychodziło się z hali, szło się jakby można powiedzieć no, dworem, no, dworem no. I wchodziło się jakby w drugie wejście, gdzie tam była siłownia i tam była sauna. Niewielka sauna, zdaje mi się, no nie, na pewno nie większa niż tutaj stoimy na tym, a prawda, tu mamy tyle miejsca. Pamiętam. I koledzy przy minus, nie wiem, 5, 10, 15, 20, 25 wychodzili, przechodzili. Bo idziemy do sauny, no niestety, pamiętam, pozdrawiam serdecznie Krzyśka Bieniasa, który, pamiętam jak dziś, pamiętam, miał problemy, musiał zbijać i on przed każdym jakimiś tam zawodami, turniejem musiał wychodzić, robił wagę tak i... No wielu z małych kategorii wagowych, no. A tam, nie wiem czy pamiętasz, tam były jeszcze pokoje, tam pięściarze jeszcze mieszkali. Tak, mieszkał tutaj przez, no niedługo, bo nie było warunków. Kliczko, młodszy Kliczko tutaj mieszkał, ale pobył pół roku, zobaczył jaki mamy bałagan, o tak ładnie powiedziane, i powiedział tatu dziękuję bardzo i wyjechał stąd, więc takie też, tacy ludzie nas też odwiedzali. No właśnie, historyczna hala, kochani nasi, naprawdę tutaj wielu zawodników zaczynało swoje kariery, w tym właśnie też i Krzysztof Diablo Wodarczyk. Krzysiu, bardzo ci serdecznie dziękuję, dużo zdrówka. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo, przydał się. A my wracamy już na ring, bo kolejna walka tuż.